Witam serdecznie w naszej komentatorskiej serii i dla zasięgu żebrzę o łapki w górę oraz komentarze i udostępnianie tego materiału, ponieważ uważam, że jest wyjątkowo ważny. Kochani moi, mam dość. Po prostu centralnie dość, tak jak to widnieje na miniaturce. Dlaczego mam dość? Ano dlatego, że z przekazów medialnych coraz bardziej wyłania się obraz Polski pod rządami Prawa i Sprawiedliwości, w którym to rządzi Republika Kolesiów, robiących sobie nawzajem dobrze, tyle tylko, że niestety na koszt podatnika, który na tym wszystkim traci bardzo mocno. I okej, ja rozumiem, za Platformy Obywatelskiej było źle. Bardzo możliwe, że było równie źle, ba, bardzo możliwe, że było nawet jeszcze gorzej. Tyle tylko, że przez to, że za Platformy Obywatelskiej było fatalnie, to myśmy tej Platformie Obywatelskiej powiedzieli w 2015 roku serdeczne wypierdzielaj i ludzie wybrali Prawo i Sprawiedliwość, bo PiS obiecał nam dobrą zmianę. Za PiSu miało być dobrze, za PiSu miało być uczciwie, za PiSu miało być według prawa, za PiSu miało być sprawiedliwie, tak jak mają to w nazwie, a jest co najwyżej mniej parszywie niż było za Platformy Obywatelskiej. To nie miała być mniej parszywa zmiana, czy zmiana z gówna na mniejsze gówno, tylko miała być dobra zmiana. I dlatego mam serdecznie, serdecznie dość. A co jest taką kroplą, która przeważyła, czy przelała czarę goryczy? Ano to, że pewien młody człowiek bez praktyki, praktycznie żadnego sensownego doświadczenia zawodowego, ponieważ on tam pracował około 3 lat w sektorze prywatnym, nie wiadomo gdzie, nie chwali się, to pewnie nic ważnego tam nie robił i 3 lata był doradcą kogoś tam w Unii Europejskiej, od razu przeskoczył po tym sektorze prywatnym, nagle dostał robotę w Międzynarodowym Banku, uwaga, w Banku Światowym za 200 tysięcy dolarów rocznie i to uwaga, bez podatku. To nie jest opodatkowane, przecież bankierzy nie są od tego, żeby płacić podatki. Bankierzy są od tego, żeby pieniądze zarabiać i mieć, a nie od tego, żeby się dzielić z maluczkimi, także solidarność i tak dalej. No ich nie dotyczy, to my mamy być solidarni, oni tam na górze nie. Ale słuchajcie, to, że sobie ktoś dobrze zarabia, to naprawdę nie jest tak, że mnie boli tyłek. No okej, sam nie mam źle, chociaż oczywiście 200 tysięcy dolarów rocznie, Boże drogi, to mi nie grozi, żeby zobaczyć takie zarobki, ale to nie jest tak, że mnie tyłek boli. Trochę może zaczyna, jak zobaczysz, że człowiek z praktycznie zerowym wykształceniem, znaczy z zerowymi kwalifikacjami, bo się chwali, że skończył prawo. Setki tysięcy ludzi kończyło prawo, nie? I tak dalej, i tak dalej. Zarabia takie pieniądze, które nikt nie może zobaczyć. Ale co ma ten człowiek takiego, czego nie mają setki tysięcy innych absolwentów prawa, że on zarabia 200 tysięcy dolarów rocznie bez podatku? Ano ma nazwisko. Nazwisko Kamiński. Nazwisko bardzo ładne, które bardzo dobrze kojarzy wam się zapewne z Mariuszem Kamińskim, ponieważ Mariusz Kamiński to jest tatuś tego pana, tego młodego człowieka, który zarabia sobie setki tysięcy dolków w Banku Światowym i ten Mariusz Kamiński jest jednocześnie koordynatorem służb specjalnych, ministrem koordynatorem służb specjalnych, mówiąc krótko, szefem służb specjalnych w Polsce. I teraz zaczyna się robić bardzo ciekawie, ponieważ jak donoszą media, wbrew temu, co mówi wersja oficjalna, żeby dostać się na to środowisko, na to stanowisko w Banku Światowym, to nie trzeba było tam przechodzić jakichś rozmów kwalifikacyjnych w samym banku, tylko wystarczyło być poleconym przez szefa Narodowego Banku Polskiego. Czyli dziennikarze ustalili, że jest taka oto sytuacja, że mamy szefa służb specjalnych, którego syn zarabia krocie z polecenia szefa Narodowego Banku Polskiego. Czyli już taka trochę sitewka się zaczyna nam robić, prawda? I dodajmy sobie do tego to, że szef, ten właśnie szef Narodowego Banku Polskiego coraz częściej wymieniany jest przez media jako człowiek, który
ma beknąć w ramach tak zwanej afery KNF-u, że wydaje się, że jest w tą aferę KNF-u wplątany. I teraz słuchajcie, kto de facto zdecyduje, czy pan, czy szef Narodowego Banku Polskiego beknie, czy nie beknie? No, decyduje szef służb, bo to przecież służby albo zrobią dobrą robotę i znajdą jakieś ewentualne dowody, mówię ewentualne, bo wcale ich nie musi być, tak? Ale jeżeli dowody są, no to od służb zależy, czy oni je znajdą, czy oni ich nie znajdą. I teraz pytanie, czy to, że szef służb ma syna, który zawdzięcza niesamowite te fantastyczne rzeczy i po prostu gigantyczną wręcz karierę zawodową. Facet jest po 30 i zarabia takie pieniądze, więc pewnie będzie zarabiał dużo, dużo większe w przyszłości. Czy to, że facet, który prawdopodobnie, a przynajmniej powinien być przedmiotem zainteresowań służb specjalnych, jest jednocześnie gigantycznym wręcz dobroczyńcą rodziny człowieka, który tymi służbami zarządza. Czy to może mieć jakikolwiek, cokolwiek wspólnego, może mieć jakikolwiek wpływ na to, jak ten szef służb się będzie zachowywał, czy nie? Ja nie mówię, że ma, tylko że może. I w tym wypadku zaczyna się robić bardzo, bardzo nieciekawie, zwłaszcza, że w tej całej aferze KNF-u służby zachowują się bardzo dziwnie, bardzo nieudolnie, zachowują się tak, jakby nie chciały tej całej sprawy rozwiązać. Kochani moi, tyle wstępu. On jest długi, ale mam nadzieję, że ciekawi, mam nadzieję, że zachęciłem ciebie, żeby zostać razem ze mną w dalszej części tego materiału, bo dalej zacznie się robić jeszcze, jeszcze mroczniej. Ja przypominam, że sobie nic z tego nie wymyślam. Ja to robię na podstawie źródeł. Źródła to jest m.in. serwis money.pl, a także, słuchajcie, żeby nie było, że to jest jakieś dziwne, prawackie, bieda źródło, TVN jeszcze dodam do źródeł i kilka innych stron, żeby było z przeróżnych stron opcji politycznych, także żeby był cały przekrój, że to się wszystko bardzo, bardzo niefajnie łączy. A dlaczego na miniaturce jest pan premier Morawiecki? Ano, dlatego, że się pan, że się nie zmieścił pan Morawiecki i pan Kaczyński. Dlaczego? Kochani moi, bo jeżeli w polskim rządzie, czy w okolicy polskiego rządu dzieje się źle, to to obciąża w sposób oczywisty premiera. Przypominam, że zdaniem Prawa i Sprawiedliwości to, że służby źle działały w sprawie afery Amber Gold, to bezpośrednio obciążało Donalda Tuska. W związku z tym to, że coś dzieje się nie tak bezpośrednio przy ministrze koordynatorze służb specjalnych i bezpośrednio przy nadzorze finansowym, a szef KNF-u bezpośrednio podlegał pod premiera, premiera, który przecież jest bankierem z wykształcenia, nie z wykształcenia, bo z wykształcenia to jest historykiem, ale z wykonywanego zawodu jest przecież bankierem, no to tym bardziej obciąża premiera, prawda? Także mam dość tego, jak pan Mateusz Morawiecki prowadzi swój rząd. A dlaczego to obciąża pana Kaczyńskiego? No bo pan Kaczyński jest szefem partii, które z pana Morawieckiego bankiera raz zrobił pana Morawieckiego premiera, prawda? Także mam serdecznie dość. Miała być dobra zmiana, a nie brodzenie w szambie po pas, gdzie wcześniej żeśmy brodzili nie po pas, tylko po pępek. Nie, miała być dobra zmiana, miało być piękne jeziorko, czysta woda, a nie cały czas brodzimy w ekskrementach, nie? Także mam dość, kochani. O co chodzi? Teraz rozwinę tam cały wątek, a potem będzie czytanie ze źródeł, którymi się podpieram, bo też mi potem jeszcze, wiecie, bardzo mocno tutaj trzeba się na cytatach opierać, bo to są bardzo poważne rzeczy przeciwko bardzo poważnym ludziom. Jest bardzo ważne, żeby wszyscy wiedzieli, że ja sobie tego nie wymyślam. Ja tylko łączę kropki kreskami i jednocześnie sobie komentuję, jak ja to uważam. To jest moje zdanie, moja interpretacja. Faktów nie tworzę, fakty biorę z mediów. Kochani moi, afera KNF. Zapewne wiecie o niej bardzo dużo, chociażby dlatego, że vlog o aferze KNF jest jednym z popularniejszych vlogów ostatnich dni na kanale Wideoprezentacja, także, że jest wałkowany w mediach, w tym mainstreamowych, po prostu na wszystkie możliwe sposoby. W wielkim skrócie, w aferze KNF-u chodzi o to, że rzekomo, ale dowody medialne są na tyle silne, że możemy powiedzieć z ogromną dozą prawdopodobieństwa, szef Komisji Nadzoru Finansowego w rozmowie z właścicielem banku, który to bank był rzekomo
niespełniający zasad. Sad powiedział mu, że jak zatrudni prawnika ze wskazania, to będzie dobrze. Czyli mówiąc krótko, ja to nazywam łapówką personalną. Zatrudnij człowieka, którego ja ci mówię, zapłać mu tyle, ile ja ci mówię i w tym momencie, wiecie, to jest usankcjonowane prawnie, usankcjonowana prawnie łapówka, prawda? W kontekście tego wszystkiego być może podobne jest zatrudnienie syna w jakiejś tam instytucji, ale to tylko być może, ja nikogo o nic nie oskarżam. No to oczywiście to wszystko rzuca niesamowity cień na bezpieczeństwo polskiego systemu bankowego, albowiem są dwie wersje, możliwe, takie dwie podstawowe wersje, które mogą istnieć, to są takie, że banki tego bankiera były bardzo podejrzanym stanie i w zamian za korzyści majątkowe przekazane temu prawnikowi przymknięto by oko. Druga wersja była taka, bardzo mocno ostatnio lansowana, że PiS po prostu chciał mu zapierdzielić te banki, chciał mu je zabrać i on zrobił taką prowokację, żeby nie dać sobie zabrać tych banków, prawda? Jeszcze trzecia opcja jest taka, że te jego banki naprawdę mają się fatalnie i trzeba by te banki rzeczywiście pozamykać dla dobra ludzi, tylko pytanie, czemu wtedy szef KNF-u doradzał mu prawnika, który miałby mu zrobić restrukturyzację. To się kupy nie trzyma. No i pojawiły się medialne zarzuty. Najpierw, co jest bardzo ciekawe, szef KNF-u mówił, że się nie poda całkowicie do dymisji. Potem jednak się podał i rzeczniczka Prawa i Sprawiedliwości twierdzi, że to premier zdecydował, że szef KNF-u się podał do dymisji. Jest to powód do postawienia premiera przed sądem i to bardzo poważnym, ponieważ on nie może odwołać szefa KNF-u. Szef KNF-u jest powoływany na kadencję i nie można go odwołać. Nie można, po prostu nie można. W związku z tym, jeżeli rzeczywiście szef KNF-u podał do dymisji, bo mu premier kazał, to jest to działanie bezprawne, jest to zmuszenie, wymuszenie. Jest to czynność, którą można by się zastanawiać, czy w ogóle nie jest czynnością kryminalną, ale zostawmy to wszystko. Facet się podał do dymisji i zaczyna się w tym momencie robić bardzo dziwne rzeczy ze służbami specjalnymi. Po pierwsze, ten szef KNF-u nie siedzi, a jest rzecz oczywista, że powinien siedzieć, żeby nie mataczyć. A jednocześnie jest taka sytuacja, że mimo tego, że on leci samolotem z jakiegoś bardzo odległego kraju, to służby nie są w stanie przeszukać mu biurka i generalnie całego gabinetu, zanim on do tego gabinetu nie wejdzie. No to jest po prostu jakieś kuriozum, prawda? Jest facet, który na 90% nagrywał polityków, nagrywał różne osoby, ponieważ używał tego szumidła. Szumidło działa tak, że tylko w wąskim stożku zagłusza. Jeśli masz mikrofon poza tym stożkiem, to możesz normalnie zagłuszać. W związku z tym... A taki jest sens założenia szumidła, a nie bardziej profesjonalnego urządzenia, które zagłusza cały pokój. Więc raczej na pewno nagrywał, zapewne miał to w pokoju, miał w ogóle aparaturę, prawda? No i sobie poszedł i mógł sobie sam tą aparaturę zdemontować, nagrania mógł sobie wziąć kopię dokumentów, mógł sobie wziąć wiele, wiele innych rzeczy. Nie wiemy, co tam zrobił, ponieważ nie było z nim żadnych agentów, żadnego ABW, żadnej policji, żadnego prokuratora, nikogo tam nie było. Był rzekomo pracownik KNF-u, który pilnował, żeby on nie miał dostępu do dokumentów, ale do kopii już mógł mieć i nie mógł wysyłać maili, ani tam nic kasować z maili. Tylko przypominam, że to był jego były podwładny, który mógł być wobec niego po prostu lojalny. Prawda? Także służby powinny tam wejść natychmiast, jak się pojawiły doniesienia, prawda? No właśnie, jak się pojawiły doniesienia, to od razu powinny tam wejść służby, zapieczętować ten pokój i razem ze służbami ten pan ewentualnie powinien wejść, zabrać swoje prywatne rzeczy, tak jak na przykład ewentualne zdjęcie dzieci, żony, jakiś prywatny notatnik, gdzie były prywatne rzeczy, a nie spotkania, bo to już wszystko są dowody w sprawie, prawda? No właśnie, ale tutaj służby zachowały się bardzo, bardzo dziwnie. Dodajmy jeszcze do tego, że pojawiły się wcześniej doniesienia medialne, że służby były
zaangażowany w próbę dyskredytacji tego świadka, tego bankiera, który całą tą aferę KNF-u rozpętał, nagrywając. Także ewidentne zachowanie służb jest dziwne. Jest nieudolność, która rodzi bardzo poważne pytania, czy ta nieudolność nie jest zamierzona. I są doniesienia medialne, że wcześniej służby miały dać się wykorzystać do zdyskredytowania świadka. Także bardzo, bardzo dziwne zachowania służb. I teraz wiemy, że syn faceta, który za te służby odpowiada, jest ministrem koordynatorem służb specjalnych, dzięki światowi finansowemu bankierskiemu, w tym prawdopodobnie szefowi NBP, którego nazwisko pojawia się bardzo mocno w kontekście afery KNF-u, że syn tego kolesia, tego pana ministra, dzięki tym ludziom, a przynajmniej jednemu z nich, zarabia niebotyczne wręcz pieniądze. Niebotyczne. I to na pewno nie ma żadnego związku. Kompletnie nie ma żadnego związku. Na pewno. Tyle tylko, że w normalnym państwie tego typu sytuacje nie powinny w ogóle mieć miejsca. Tak jak pierdzieli, przepraszam za wyrażenie, przepraszam za taki quasi wulgaryzm, ale tutaj inne słowo naprawdę się ciśnie dużo mocniejsze na usta, że za taki tam pierdzieli pani Rzecznik Prawa i Sprawiedliwości, że gdzie mają pracować dzieci polityków, bo one są takie zdolne, takie mądre i znają języki. Pomijając fakt, że to chyba strasznie źle świadczy o pani rzecznik, przepraszam, to nie jest Rzecznik Prawa i Sprawiedliwości, tylko to powiedziała rzecznik pana Morawieckiego, który swoją drogą gdzieś się schował, nie? Bo jak jest stała ta aferka, to szef rządu się schował. Ciekawe, prawda? Robią dokładnie tak samo jak Tusk. Tusk też się chował, jak była afera, później przyjeżdżał jako taki rycerz na białym koniu i wszystko sprzątał. Ale nieważne. Tacy zdolni są, tak znają języki i tak dalej, prawda? No to gdzie mają pracować? No tam mają pracować. Wszędzie mogą pracować, skoro są tacy zdolni, tacy wspaniali, tacy atrakcyjni i tacy super, to po co oni się poświęcają i pracują w instytucjach powiązanych z państwem, z rządem czy z instytucjami międzynarodowymi? Oni tak bardzo chętnie podkreślają, że oni takie grosze zarabiają, że gdyby pracowali całkowicie w sektorze prywatnym, to mogliby zarobić o wiele, wiele więcej. No to uważam, że powinni pracować w tym sektorze prywatnym. Same plusy. Po pierwsze, nie będzie podejrzeń o korupcję. Po drugie, nie będzie podejrzeń o jakieś matactwo. A po trzecie, zarobią o wiele więcej pieniędzy. No to po co oni to robią? Dlaczego oni to robią? To jest w ogóle jakieś głupie, tak? I dodajmy jeszcze do tego, że pan Kaczyński, jak wygrywali wybory, obiecywał, że osobiście dopilnuje, żeby takich akcji w Prawie i Sprawiedliwości nie było. Dodajmy, że tych akcji się robi coraz więcej, coraz więcej, coraz więcej. Pan Kaczyński oczywiście nic nie robi, co sugeruje, że po prostu już nie może nic zrobić, a co sugeruje, że on już faktycznie Prawem i Sprawiedliwością nie rządzi, a to znowu sugeruje, że Prawo i Sprawiedliwość to już tak nie do końca jest to Prawo i Sprawiedliwość, na które ludzie głosowali. Zwłaszcza, że pani, która jest odpowiedzialna za sukces wyborczy Prawa i Sprawiedliwość, czyli pani ekspremier, obecnie wicepremier Szydło, mówi wprost, że jest na nią zlecenie. Używa języka mafijnego i mówi wprost, że chcą ją wykończyć. Co prawda tam raczej chodzi o wykończenie polityczne, medialne, no niemniej jednak jest to ciekawe, ona to mówi w telewizji. Także to nie jest, że jakiś dziennikarz przekręcił. Bardzo ciekawe, wszystko macie u mnie na vlogach, prawda? Także tutaj pojawia się ten chłopak, który zarabia takie gigantyczne pieniądze. No bardzo ciekawe. Bardzo, bardzo, bardzo. Słuchajcie, najpierw artykulik, który cytuję i komentuję z TVN-u. Autorem jest pan Robert Zieliński. Podali jako źródło TVN24 na stronie TVN24, czyli rozumiem, że to jest źródło własne. Artykuł: syn Mariusza Kamińskiego w centrali Banku Światowego. Kochani moi! Czytamy, bo to jest po prostu niesamowite, jak to się wszystko łączy, jak to się wszystko zazębia, jakie gigantyczne pieniądze tutaj chodzi. Ja jeszcze raz podkreślam, tutaj mnie nie boli tyłek o to, że ktoś zarabia duże pieniądze. Ja znam masę ludzi, którzy zarabiają takie pieniądze w dzień, że ja nie zarobię takich w rok.
Ja nie mam z tym żadnego problemu. Ale ci ludzie zarabiają to uczciwie, bo się uczyli, bo przez lata ciężko pracowali i no, dzień to przesadziłem. Może w tydzień zarabiałem takie pieniądze, jak ja w rok albo w miesiąc. Ale zarabiają takie pieniądze, bo ciężko pracowali, bo osiągnęli pewien poziom, bo coś umieją, coś robią, prawda? Coś wartościowego. A tu jest sugestia, że z jednej strony zarabia tyle, bo ma tatusia, a z drugiej strony jest bardzo mocna sugestia, że tatuś musi się za to odwdzięczyć, a znowu jest bardzo mocna sugestia, że przez to odwdzięczenie się, to my Polacy wszyscy tracimy, bo system bankowy w Polsce między innymi przez takie układy i układziki działa tak gównianie, jak działa. A zauważmy, że działa fatalnie. Przypominam, frankowicze. PiS szedł do władzy z hasłami, że pomoże frankowiczom. Orban jakoś umiał pomóc frankowiczom. PiS kompletnie nie pomaga frankowiczom. PiS pomaga bankom pod pozorem pomagania frankowiczom. Czyli jak jakiś frankowicz ma problemy ze spłatą kredytu i bank mógłby stracić pieniądze, bo frankowicz by mu ich nie oddał, to PiS daje frankowiczowi pieniądze, ale tylko po to, żeby na tych pieniądze oddał je bankowi. To komu nie pomaga? Bankom pomaga PiS. Bankom pomaga PiS. I to jest bardzo, bardzo nie w porządku. Kochani moi, lecimy. Syn ministra, koordynatora służb specjalnych, Mariusza Kamińskiego, to jest ten artykuł, który już wcześniej powiedziałem, pracuje w Banku Światowym. Dowiedział się TVN24.pl, czyli ich źródło własne, ale inne media też to mówią, kochani moi. To nie jest tak, że TVN się uwziął i coś tam sfabrykował. Decydujący wpływ na wybór reprezentantów Polski w tej instytucji ma prezes NBP Adam Gapliński. Ten sam Adam Gapliński, który w sposób bardzo, bardzo dziwny i wbrew zdrowemu rozsądkowi wyrażał się pozytywnie o szefie KNF-u, gdy wszyscy go, za przeproszeniem, gnoili za to, że wyciekły rzeczy, że facet jest co najmniej nie w porządku. Przeczytam wam tutaj takie nagłówki. Nagłówki Rzeczpospolita, sondaż, Gapliński, czyli ten szef NBP, chwali byłego szefa KNF. Negatywna ocena Polaków. Po co on to zrobił, skoro wiedział, że na tym straci? Szef NBP o byłym przewodniczącym KNF. Wysokie morale, uczciwy i tak dalej. No, strasznie uczciwy, nie? No, fantastyczny człowiek, no w końcu nikogo nie zabił. No to uczciwy. Rzeczpospolita to była TVN24. Co łączy głównych aktorów sprawy KNF? I tam właśnie pojawia się zdjęcie tegoż właśnie pana szefa NBP. Także on jest tutaj w tą całą sprawę, przynajmniej medialnie, bardzo mocno umoczony i okazuje się, że teraz według doniesień medialnych decydujący wpływ na wybór reprezentantów Polski do tej instytucji miał ten właśnie facet, ten prezes NBP-u, czyli pan Adam, przepraszam, nie Gapliński, tylko Glapiński. Bardzo przepraszam, Adam Glapiński. Kacper Kamiński twierdzi, że posadę zawdzięcza kompetencjom i doświadczeniu, a minister koordynator deklaruje, że nie miał wpływu na ten awans. No, oczywiście oni mogą tak powiedzieć, nie ma dowodów, że tak, że było inaczej. Natomiast uważam, że pan minister powinien natychmiast zostać wywalony ze stanowiska, natychmiast, i powinna powstać w tym momencie komisja śledcza, która to zbada. Czy cokolwiek miał wspólnego, czy nie miał cokolwiek wspólnego. Czy to się w jakikolwiek sposób łączy, to się jakikolwiek sposób nie łączy. Bo to jest bardzo poważny zarzut. Mamy z jednej strony służby, które działają nieudolnie, ewidentnie nieudolnie, nie? W sprawie tego KNF-u służby tak naprawdę załatwiły nam, że ta sprawa bardzo możliwe, że nie zostanie załatwiona, bo jestem przekonany, że w tym gabinecie były dowody. Bardzo poważne dowody. I służby jakoś się po niej nie miały ochoty iść. Czyli co najmniej nieudolność. I teraz jest podany prawdopodobny motyw tej nieudolności. Czyli mamy nieudolność i prawdopodobny motyw. Czy ten motyw jest prawdziwy, czy nie jest prawdziwy? Nie wiadomo, ale fakt nieudolności jest. No właśnie. Lecimy dalej. 30-letni, zobaczcie, 30 lat ma facet. 30-letni Kacper Kamiński objął posadę w waszyngtońskiej centrali Banku Światowego latem tego roku. Zobaczcie, jak niedawno. Lato tego roku. Czyli to już było po tym, jak szef KNF-u został nagrany. Jeżeli dobrze media sugerują, a moim zdaniem tutaj dobrze, to przez kilka miesięcy od tego nagrania było granie tymi taśmami. Czyli mówiąc krótko,
tak bardzo to spłycę i powiem, że to jest tylko moja interpretacja, nie twierdzę, że tak było. Wydaje się, że ten bankier, który to wszystko nagrywał, przez jakiś czas mógł się zastanawiać, czy nie spełni tej propozycji nie do odrzucenia, czyli nie zatrudni tego prawnika i nie zapłaci mu tyle, ile chcą. Czy to był 1%, czy 2%, czy 0,5%, czy 1 promil, nie ma znaczenia. Żądanie korzyści majątkowej, to jest żądanie korzyści majątkowej, niezależnie od tego, jaka to jest kwota. Wiemy, że im tam nie chodziło o pieniądze na paczkę gumy do rzucia, prawda? No właśnie, także kochani moi, no, taka prawda. I bardzo możliwe, że to było trochę tak, że oni się, ten koleż, znaczy szef KNF-u się po prostu zorientował, że będzie niedobrze, no bo kurde, nie dostał tego, co chciał, prawda? I nagle w tym momencie, lato, słuchajcie, mamy raptem początek zimy, koniec jesieni, czyli do lata niedawno, okazuje się, że latem tego roku szef ministra koordynatora służb specjalnych dostaje bardzo intratną pracę w centrali Banku Światowego. Formalnie jego stanowisko to, i tutaj jest w cudzysłowie, doradca zastępcy dyrektora wykonawczego, którą jest ze strony polskiej pani Katarzyna Zajdel Kurowska. Kacper Kamiński jest też członkiem Komisji Budżetu i Transportu w banku, którego głównym zadaniem jest zwalczanie biedy na świecie. No słabo im idzie z tym zwalczaniem biedy, bo to rozwarstwienie jest coraz większe, ta bieda w niektórych regionach świata jest coraz większa, między innymi przez to ci ludzie z biednych regionów próbują się przedostać do Europy. Słabo im to idzie, bym raczej powiedział, że sytuacja się pogarsza niż poprawia, tak w ujęciu, ale nieważne. Milion rocznie. Dziennikarz TVN24.pl rozmawiał z jednym z poprzedników Kamińskiego w tej instytucji. Zastępcę dyrektora wykonawczego, a także doradcę wskazuje gubernator Banku Światowego na Polskę. Zgodnie z prawem jest nim prezes Narodowego Banku Polskiego, mówi prosząc o zachowanie anonimowości. No czyli właśnie ten facet, którego nazwisko się tutaj pojawiało. Z jego relacji, potwierdzonej przez innego wysłannika, wynika, że praca w Waszyngtonie oznacza zarobki około 200 tysięcy dolarów rocznie. Składa się na nią nieopodatkowana pensja i składka emerytalna w wysokości 20% poborów. Czyli ta pensja jest już na rękę. Rozumiecie? Tymczasem w Polsce trzeba by zapłacić to gigantyczne podatki. To dobre pieniądze, przeliczając na rodzime warunki, trzeba by zarabiać ponad 60 tysięcy miesięcznie, mówią nasi rozmówcy. No mi się wydaje, że więcej, bo jak zarabiasz 60 tysięcy miesięcznie, to ci przy tych, jeśli zarabiasz to na etacie, to ci zostanie coś koło 30 paru, nawet niech ci zostanie 40 tysięcy, no to 40 razy 12 to jest raptem 480. No, dla nas to są gigantyczne pieniądze, prawie 500 000 złotych. Natomiast na rękę. Natomiast tutaj mamy 200 tysięcy razy jakieś 3,7. To jest jakieś 740 tysięcy złotych. To jest dużo, dużo więcej. Wydaje mi się, że żeby tyle na rękę zarobić, to w Polsce trzeba by zarobić około 1 000 000 złotych brutto. To są gigantyczne pieniądze, czyli nie 60, a coś koło 100 tysięcy miesięcznie. Jakieś niewyobrażalne pieniądze. Chciałbym kiedyś zarobić 100 tysięcy miesięcznie. Nigdy nie udało mi się ani w jeden miesiąc zarobić 100 tysięcy. Ani jednego miesiąca nie miałem, żeby zarobić 100 tysięcy, a bym chciał. Uwierzcie mi, że jakbym zarobił takie pieniądze, to bym się bardzo, bardzo cieszył. No dobra. Wskazany przez NBP. Zapytaliśmy Kacpra Kamińskiego, jakie ma kompetencje na objęcie tego stanowiska. No, kochani moi, to są gigantyczne pieniądze, prawda? Posiadam wszelkie kompetencje i doświadczenie zawodowe potrzebne do zatrudnienia w Banku Światowym. Ukończyłem studia prawnicze ze specjalizacją prawa gospodarczego. Kochani moi, kupa ludu kończy prawo. Sam Uniwersytet Warszawski to jest coś tak koło 1000 ludzi rocznie kończy. Jest jeszcze cała masa różnych szkół. Nie pamiętam o specjalizacji. Za moich czasów to
to po prostu się kończyło prawo i nie było specjalizacji, tylko co najwyżej się pisało pracę magisterską w jakiejś katedrze, a specjalizacji nie było, po prostu był prawnik. Może się coś pozmieniało, facet jest ode mnie sporo młodszy, ale tak mi się średnio wydaje, więc może z tą specjalizacją to też trzeba by posprawdzać. Poza tym wiecie, no kurczę, to, że znasz się na prawie gospodarczym, to wcale nie znaczy, że jesteś dobrym bankierem, prawda? Ryszard Petru jest, no chociaż różnie to bywa, nie? Ryszard Petru skończył stosunki międzynarodowe, a w banku pracował. Pan Morawiecki skończył historię, a w banku pracował. Więc rzeczywiście i tak prawnik, który zna się na prawie gospodarczym, to rzeczywiście trochę bliżej bankiera niż historyk i facet specjalista od stosunków. No, niemniej jednak ekonomistą to on nie był, prawda? A do predyspozycji do pracy w banku to raczej ja bym ekonomistę brał niż prawnika, mimo tego, że sam kończyłem prawo, prawda? Ale też kończyłem zarządzanie marketing, nieważne. Uwaga, co on robił? Przez okres 3 lat zdobywałem doświadczenia zawodowe na rynku prywatnym. Nie mówi jakie. Zakładam, że gdyby to były jakieś bardzo wysokie stanowiska, jakby faceta zaraz po studiach wzięli gdzieś bardzo, bardzo wysoko, to po pierwsze już by było podejrzane, a po drugie sądzę, żeby się tym pochwalił, nie? Że tam na przykład pracował w jakimś banku i robił coś więcej niż na przykład przeliczał pieniądze w okienku, nie? Także tutaj nie wiadomo co robił, więc możemy śmiało założyć, że to były bardzo znikome stanowiska. Następnie przez ponad 3,5 roku pracowałem w Parlamencie Europejskim na stanowisku doradcy w Komisji Budżetowej Parlamentu, czyli generalnie to już jest funkcja taka, gdzie znajomości polityczne się bardzo, bardzo przydadzą. Jak ktoś zna ścieżkę kariery w Unii Europejskiej, to wie, że tam generalnie się zaczyna od samego dołu, się pnie bardzo wysoko, a tutaj pan dostał już no podejrzanie wysokie stanowisko jak na sam początek. O tak bym to ładnie powiedział. Tak brzmi odpowiedź, którą nam, czyli w tym wypadku TVN-owi 24 przesłał. Ja powiem tylko tyle. No moim zdaniem wiarygodność z bliska zero. Lecimy dalej. Z jego relacji wynika, że te doświadczenia, tutaj w cudzysłowie, pozwoliły na pozytywne przejście rozmowy kwalifikacyjnej przeprowadzonej przez obywatela Szwajcarii, dyrektora wykonawczego Banku Światowego, który w wyniku tej czynności złożył wniosek o zatrudnienie mnie w tej instytucji. Jednak nasi, czyli TVN-u, rozmówcy, którzy pełnili wcześniej tę funkcję, wyjaśniają, że dwóch przedstawicieli wskazuje szef Narodowego Banku Polskiego. Dyrektor wykonawczy po prostu zatrudnia wskazane osoby. Mówią, że trochę tak jak z prezydentem, który powołuje, odwołuje, ale na wniosek, czyli tak naprawdę ktoś mu trochę każe powołać, a pan prezydent tylko wykonuje fizycznie czynność, okej? Okay? Czyli wygląda tutaj, dziennikarze zarzucają temu młodemu panu Kamińskiemu, że kłamie. Zapytaliśmy oficjalnie w NBP i Banku Światowym, jaką rolę odgrywa prezes NBP w zatrudnieniu Kacpra Kamińskiego, ale odpowiedzi mimo ponawiania próśb nie nadeszły, co zwykle sugeruje, że odpowiedź by była bardzo niekorzystna dla instytucji. Z otwartych źródeł niewiele jest informacji o Kacprze Kamińskim, a już w żadnym o jego prawniczych osiągnięciach. Wiadomo, że zdobył mandat radnego PiS w podwarszawskim Otwocku. W kampanii posługiwał się plakatami z bardziej rozpoznawalnym ojcem. Pracował również dla spółki Srebrna. Spółka Srebrna to jest taka spółka bardzo mocno kojarzona z Prawem i Sprawiedliwością, a następnie, jak donosiły media, w Parlamencie Europejskim jako doradca frakcji, do której należy Prawo i Sprawiedliwość. No właśnie. Sprawdziliśmy też, kim byli poprzednicy Kacpra Kamińskiego. Był to m.in. Jakub Karnowski, który przed wyjazdem do Waszyngtonu kierował Departamentem Polityki Zagranicznej w NBP, czyli mocno powiązany z bankiem, tylko kompetencje. O posadę w Waszyngtonie zapytaliśmy samego Kacpra Kamińskiego. Oświadczam panu, że mój ojciec nie miał żadnego wpływu na wybraną przeze mnie drogę zawodową i w żaden sposób nie ułatwiał mi ani nie udzielał pomocy w zatrudnieniu mnie w Banku Światowym. No, jak mówił bardzo podobnie syn Donalda Tuska, to media związane z PiS-em wyśmiewały.
bez protekcji. Również minister koordynator Mariusz Kamiński przesłał nam oświadczenie, w którym zdecydowanie zaprzeczył, by rozmawiał z prezesem NBP w sprawie syna. Mój syn, Kacper Kamiński, ukończył wyższe studia prawnicze, specjalizacja prawo gospodarcze. Przez prawie 3,5 roku był zatrudniony w Parlamencie Europejskim w Brukseli. Zatrudnienie to uzyskał w drodze konkursu przeprowadzonego zgodnie z procedurami Parlamentu Europejskiego. W związku z propozycją pracy w Banku Światowym zrezygnował z wcześniejszej posady. Mój syn nie jest pracownikiem NBP, a w Banku Światowym został zatrudniony na wniosek dyrektora wykonawczego Banku Światowego, obywatela Szwajcarii. Obecnie mój syn jest syn pełni analogiczną funkcję jak w Parlamencie Europejskim, to znaczy doradcy Komisji Budżetowej Parlamentu Europejskiego. Oświadczam, że nigdy w żaden sposób nie zabiegałem o zatrudnienie mojego syna w Banku Światowym. Z nikim nie prowadziłem również na ten temat żadnych rozmów. W związku z tym informuję, że jakiekolwiek insynuacje w tej sprawie spotkają się z podjęciem przeze mnie odpowiednich kroków prawnych przed sądem. Tak mówi, tak napisał Mariusz Kamiński. W związku z tym ja oświadczam, że ja kompletnie nic nie insynuuję. Ja tylko twierdzę, że cholernie niefajnie to wygląda. A ja osobiście uważam, że partia, która mówiła o dobrej zmianie, nie powinna się w żaden sposób wikłać w rzeczy, które wyglądają podejrzanie. Jak zawsze, jak powiedziałem już na samym początku, moi kochani, ja nic nie twierdzę, ja tylko komentuję fakty, które są przytaczane przez media. Co wie premier? Były minister koordynator służb specjalnych Marek Biernacki sytuację komentuje w ten sposób. A swoją drogą, czy to pan Kamiński to nie jest ten człowiek, który został ułaskawiony przed prawomocnym wyrokiem? Takie dziwne to jest. Co wie premier? Były minister koordynator służb specjalnych Marek Biernacki sytuację komentuje w ten sposób. Ważne, czy o tych zależnościach między rodziną Mariusza Kamińskiego a Narodowym Bankiem Polskim wiedział wcześniej premier Mateusz Morawiecki. Chciałbym poznać odpowiedź na to pytanie. Sądzę, że należy się to również opinii publicznej. Oczywiście, że tak. A ja powiem tylko tyle, że jeżeli nie wiedział, to fatalnie świadczy o nim jako o kompetencjach, prawda? Przypominam, że Prawo i Sprawiedliwość na komisji Amber Gold twierdzi, że nawet to, że Donald Tusk czegoś nie wiedział, to jest wina Donalda Tuska i ja się z nimi zgadzam, bo powinien wiedzieć takie rzeczy. Tak samo premier Morawiecki powinien wiedzieć takie rzeczy. No właśnie, w chwili, w której nagrywam ten vlog, kurs dolara to jest 3,79. Właśnie mi się pojawiły reklamy. Bardzo ciekawe, nie? Mówię o dolarach, kursie, bankach i wyskoczyła mi reklama strony, która chce mi sprzedać dolary, prawda? Co to swoją drogą, jak bardzo wcale nas takie urządzenia nie inwigilują. Mówiłem o dolarach i wyskoczyła mi reklama kantoru, który chce mi te dolary sprzedać. Pewnie myślą, że też chcę pojechać do Waszyngtonu. Zobaczymy, czy pod koniec nagrywania tego vlogu pojawi się oferta może biura podróży, albo na przykład lotu, który będzie chciał mi sprzedać tam bilety. Tak a propos tego, jak jesteśmy inwigilowani. Co wie premier? Właśnie to już było. Ujawniony przez Gazetę Wyborczą sprawa. Dobra, to już było generalnie wcześniej o tej całej aferze. To dam po prostu do opisu, o co w tym wszystkim chodzi. Słuchajcie, In Poland, taka strona. Morawiecki wikła go teraz w aferę KNF. Szef NBP Adam Glapiński to wierny człowiek Jarosława, szef NBP, czyli ten, o którym była mowa wcześniej. Choć uchodzi za wiernego człowieka Jarosława Kaczyńskiego, nie może być dzisiaj pewnym swojej pozycji. Adam Glapiński miał zostać nagrany przez Leszka Czarneckiego, choć nikt nie wie, czy taśma istnieje na 100%, pozycja szefa NBP chwieje się w posadach. Pan Czarnecki, no to jest właśnie ten pan, który nagrał też szefa Komisji Nadzoru Finansowego, czyli KNF-u. Ta rekomendacja tego pana, o którego pan zapytał, to jest rekomendacja ze strony Narodowego Banku Polskiego, rzucił podczas konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki. Tym panem jest prawnik Grzegorz Kowalczyk, a tą rekomendacją polecenie, by zatrudnić go w Radzie Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w 2017 roku. Czyli trochę tak, jakby to była walka wewnątrz PiSu, jakby pan Morawiecki chciał odstrzelić pana Kaczyńskiego. Bardzo to dziwne, prawda? Bardzo. Powiązania Glapińskiego z aferą KNF.
Tym krótkim zdaniem premier skierował na szefa NBP Adama Glapińskiego światło telewizyjnych kamer. Kowalczyk był przecież na początku tego roku polecany przez szefa KNF. Jego zatrudnienie w banku Leszka Czarneckiego miało stanowić gwarancję, że do biznesmena popłyną państwowe pieniądze. Czyli ten sam facet został gdzieś zatrudniony z polecenia szefa NBP-u i szef KNF-u tego samego faceta chciał zatrudniać. I to miała być ta niby quasi łapówka, o której mówią media. No bardzo ciekawe, prawda? Tymczasem NBP odcina się od całej afery. Oficjalne stanowisko brzmi: Glapiński nie miał nic wspólnego z wrzuceniem Kowalczyka do GPW. Ba, wcześniej o tym panu nawet nie słyszał. Gdyby na tym fakcie powiązania Adama Glapińskiego z aferą KNF się skończyły, zapewne nie byłoby większej afery. Fakt dotarł do polityka z obozu rządowego, który twierdzi, że Marek Chrzanowski, od którego nagrania zaczęła się cała awantura, jest nominatem szefa NBP. No proszę, proszę, proszę. Cała Warszawa huczy też od plotek, że Glapiński również został nagrany przez Czarneckiego. Taśma ma się znajdować w rękach Romana Giertycha, zaufany człowiek Kaczyńskiego. No, a tam Glapiński, choć formalnie nie należy do Prawa i Sprawiedliwości, używany i uważany jest za człowieka Jarosława Kaczyńskiego. Obaj panowie znają się jeszcze z zamierzchłych czasów porozumienia Centrum, czyli tzw. zakon PC. Dawni członkowie PC bywają nazywani zakonem. Widzicie? Tak samo tutaj mówią, zajmują w PiS-ie najważniejsze funkcje. Ciekawe, prawda? Pod koniec prezydentury Lecha Kaczyńskiego w 2009 roku Glapiński został mianowany na jego doradcę i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No właśnie, tutaj sobie możecie poczytać, w opisie jest link do tego artykułu, tam jest również o przeszłości pana Glapińskiego i inne ciekawe rzeczy. Jeszcze tylko powiem, że w opisie znajduje się artykuł Ciemne chmury nad szefem NBP, czyli cały czas ten pan Glapiński. Pytanie o przyszłość Adama Glapińskiego. Sugestie o tym, że szef Narodowego Banku Polskiego również mógł zostać nagrany przez Leszka Czarneckiego, to spory problem dla Adama Glapińskiego. W kuluarach mówi się o możliwości dymisji. Bardzo ciekawe, prawda? Bardzo, bardzo. Słuchajcie, ta sprawa powinna być natychmiast wręcz wyjaśniona. Natychmiast. Zobaczcie, nam mówi się, że komisja śledcza jest niepotrzebna. Nie trzeba tego w ogóle wyjaśniać, bo służby działają i działają natychmiast. Tylko jak działają? Po pierwsze jest uzasadnione podejrzenie, że służby, takie jak te trzyliterowe, mogą nie do końca prawidłowo działać, bo być może nawet jeżeli z powołaniem nic syna na intratne stanowisko nic nie miał wspólnego NBP, to jakoś tak śmierdzi, prawda? Wypadałoby dymisję ministra zrobić z miejsca, prawda? Zwłaszcza, że do tej pory służby źle, dobrze nie działały. A z drugiej strony prokuratorą rządzi pan Ziobro. No wygląda to naprawdę źle. I ja osobiście do pana Ziobra kompletnie nic nie mam. Tylko to jest troszeczkę tak, jakbym na przykład ja rządził prokuraturą, która miałaby rozwiązać aferę, w którą zamieszany jest na przykład cioteczny brat mojej żony. No. Ja bym na pewno był mega uczciwy, tylko że bym się odsunął od tej sprawy, bo medialnie wyglądałoby to bardzo słabo. Jeszcze raz podkreślam, ja nikogo o nic nie oskarżam. Ja tylko mówię, że medialnie wygląda to fatalnie. A my Polacy mamy prawo czuć się w tym, czuć się, że jest porządnie to zrobione i że nie ma tu żadnych dziwnych takich rzeczy, o które PiS oskarża Platformę Obywatelską, bo kochani moi, chyba coraz bardziej zaczyna w nas wszystkich kiełkować pytanie, dlaczego PiS szedł do władzy, mówiąc, że Platforma kradnie i że ich wsadzi do pierdla, a nikogo z Platformy, prawie nikogo do pierdla nie wsadził. Teraz się ludzie zaczynają zastanawiać, czy to możliwe, że to jest trochę tak, że PiS nie wyciągnie konsekwencji wobec Platformy, jak PiS twierdzi, bo się boi, że gdyby to zrobił, to jakby stracił władzę, to następna partia wyciągnęłaby konsekwencje wobec nich. Tak ludzie na mieście gadają.
czy mają rację, czy nie. Piszcie w komentarzu, pozdrawiam bardzo serdecznie. Zachęcam do dania mi subskrypcji, trzeba kliknąć na ten guziczek, który jest w lewym górnym rogu. Zachęcam do oglądania pozostałych moich vlogów. W tej chwili pojawiają się 3 propozycje. Jeśli obejrzysz 2 lub więcej moje vlogi, jeden po drugim, to uczysz algorytm YouTube'a, żeby polecał moje filmy. Pozdrawiam, do zobaczenia, pa!